Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Kolejny odcinek naszej zimowej edycji. I tak jak zapowiadałem w poprzednim odcineczku, dzisiaj wykonałem... Właściwie już to widzieliście, bo puściłem wam przed chwilą timelapsa. Wykonałem wejście i przejście do naszej farmy pajączków. Jak pewnie wiecie, dzisiaj, kiedy to dostajecie, jest piątek, to może z okazji, że jest piąteczek, wolno od szkoły i tak dalej, może udałoby nam się dobić te... niebagatela 200 łapek? Odcinek oczywiście kolejny będzie już w poniedziałek, potem środa i piątek i tak lecimy, myślę, że do końca roku nawet. Zobaczymy, czy nam się uda. Okej. Dobra, przepraszam. Co dzisiaj? Tak jak mówiłem, zacznijmy od tutaj, bo to jest najbliżej. Stworzyłem taki mini magazyn, w którym trzymam wszystko, co mi leci z pajączków, czyli nitki i oczy, których nie mam za dużo. Odrobinkę przerobiłem tutaj też system, w którym zabijam pajączki, który nadal, nie wiem czemu, coś średnio działa. Będę musiał troszeczkę tam pokombinować. Czy to jest za wysoko? No raczej nie jest za wysoko właśnie. Jeszcze pokombinuję z wodą. Ale wtedy one na wodzie, one się zatrzymywały. Cholera, nie wiem czemu. Będę, naprawdę, muszę usiąść do tego i pokombinować, bo od ostatniego odcinka nie minęło jakoś dużo czasu. Dużo też Minecrafta nie grałem, tylko zrobiłem to, co zrobiłem. No i tyle. Tak więc, tak jak mówiłem, zrobiłem przejście tędy. Tutaj oszkliłem trochę to, żeby mógł fajnie widzieć czasem, jak sobie te pajączki spadają. Tam... widać, nie widać. Czekajcie, może to jakoś się rozszerzę bardziej. No nie, nie widać. Myślę, że pokażę wam Monster Spawner, ale wiecie, że on tam jest z poprzedniego odcinka. Tak. Zaraz pajączki polecą? Poleciał! No i tak to się prezentuje. Myślę, że fajnie to wygląda. No i oczywiście mamy tutaj tunel, który prowadzi... Póki co on jest taki, można powiedzieć, nożny. Taki, gdzie trzeba zapierniczyć z buta. Ale jak zrobię stację metra, myślę, że przerobię go na taki zwykły tunel metra. Tutaj jest wejście, dosyć spory kawałek od naszej bazy. Ale myślę, że jak tutaj już wyrównam teren, nie będę budował mur. Taki, bo ja chcę tutaj mur, to po prostu jak na przykład tutaj będzie granica muru. Będzie tak szła tutaj. Myślę, że nawet w następnym odcinku się murem zajmiemy. To po prostu tutaj będzie tak fajnie to obejmował ten mur. I tutaj będzie jakoś później oznaczać, że tu jest zejście do farmy pająków. I generalnie na tym poziomie chciałbym mieć tą bazę. Będę musiał ogólnie tutaj dużo dirta się pozbyć. Ale to dopiero w następnym odcinku. Może to sobie skopiemy razem. Będę musiał też puścić tutaj albo dużo bałwanów, albo poczekać, aż śnieg będzie padał, bo chciałbym, żeby ten dirt pokrył się jednak tym prawdziwym śniegiem, a nie teksturką śniegu. Taką jak tutaj. No i jest różnica, prawda? To jest takie bardziej białe. I to nie jest śnieg. Oczywiście jest to tekstur pack, a właściwie resource pack, paczka zasobów. Ale wszyscy i tak na to mówią tekstur pack. Tak było, jest już chyba. Będzie. Dobra. Nie będziemy tego kopać. Od ostatniego odcinka, co tu się zmieniło? Zrobiłem tutaj, ale to już w poprzednim odcinku było, tą farmę dyń. Przy okazji tutaj mi kilka creeperów wybuchło, więc przy okazji to załatam. No, niech będzie tak na razie. No, dobra. Troszeczkę tych dyń może zbierzemy? By się jeszcze rozmnożyło krówki. Dynie oczywiście będą mi służyły do oświetlania. Te drzewka będę musiał do następnego odcinka jeszcze kilka razy takie z trzy partie puścić, żeby mieć dużo sadzonek. Bo będą mi potrzebne liście. Po co? No może ktoś się już domyśla. Dobra. Jeszcze tą, tę dynię i idziemy. O, ho, ho. Hello, green motherfucker. O, nie, 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 kurde. Jakie słabe są te mieczyki. Zawsze na trzy hity takie, mega hity.
Mega hit. Zabija. Okej. Do przekimania się. Zrobiłem tutaj też kowadełko, w którym sobie łączyłem kilofy. I się kończył już, tak naprawiłem sobie. Zenchantowałem sobie, wyszedł mi efficiency 3, więc enchant poszedł się walić. Gdyż z niego nie korzystałem jakoś specjalnie. Dobra, rozmnożymy te krówki. A zobaczmy, ile jajek mamy. O, sporo z 4 krówek. Kurek. I teraz kurdek sądzę, żeby mi nie uciekły kury. Będę musiał szybko to zrobić. Taki hop, hop i motherfucker został. Aż się nie pykło. No i tak to się żyje powoli na tej wsi. Tu krówki się rozmnoży, tam kurki się rozmnoży, tu nie. No i wiecie, takie powolne życie. Dobra, tyle starczy. Puść mnie. Ale kurde, ninja to była. Ile zostało w ogóle? Nie, no trochę tego zboża jeszcze mam. Tu już odrasta, bo niedawno zbierałem. Nie, żeby znowu tu pójdę plony zebrać. Tak, i póki co... Tak, tutaj to idzie powoli. Większość cholera zrobiłem na timelapsie rzeczy. Poza odcinkiem, w dzisiejszym odcinku. I tak naprawdę nie mam wam co tutaj prezentować za bardzo. Co możemy jeszcze dzisiaj zrobić? Może coś pokombinujemy jeszcze z tym spadkiem na pajączki. Chyba się mówić za mój zaspany głos, ale dzisiaj musiałem rano wstać. Bo już zaczynałem się przestać na tryb nocny. Czyli życie nocą, wstawanie do południa, zwłaszcza jak był długi weekend. Dzisiaj jest niedziela, kiedy to nagrywam. Żeby iść na zapas na cały tydzień. Tak. Dobra, chodźmy tutaj. Pokombinujmy. Jakby można było to zrobić? Może? Ej, gdyby tak? Wtedy to mnie pajączki nie powinny dotknąć niby teoretycznie. Może pójdziemy sobie na świat creative, wiecie? Tutaj jest. Kopia świata na creative i tutaj może coś pokombinujemy. Nie przeraźcie się widokiem, który tu zobaczycie. Gdyż właśnie na tym świecie testowałem sobie, jak daleko powinienem się przekopać i gdzie mniej więcej wyjdzie mi to wyjście. I tak sobie tutaj to testowo zrobiłem, żeby długość tą tunelu zobaczyć. I tak wyglądał projekt, według którego wybudowałem tamto na odcinku. Fajnie, nie? Dobra, myślę, że to można już zabudować spokojnie. Oh yeah. No i dobra. A, pewnie widzieliście, że ja mam tutaj pochodnie u siebie na świecie. Gdzieś tutaj. Ja zaraz wam mówię, że one niczemu nie szkodzą. Pajączki nadal tak samo się spawnują. W ogóle, czasem zauważyłem, że leci nawet szkielecik potrafi się zespawnować. Ja nie wiem, gdzie ten szkielet tu spawnuje. Przecież w wodzie moby się nie mogą zespawnować. Tak samo tutaj też nie ma gdzie się zespawnować. Jeju, jak mi się głos zmienił. Chyba lepiej będzie. No powinno. I zobaczcie, mimo że tu są pochodnie, pająki się zespawnują. O. Ale one i tak giną, czekajcie. A przecież... Jest możliwość oczywiście... Zaraz, spider, gdzie to jest? Tu jest spider. Nie, to jest cave spider. To jest pająk zwykły. Jest możliwość, że na przykład jak jest wiele mobów w jednym miejscu, to one po prostu zaczynają sobie ginąć, ale to jest taki game rule. Zaraz. Na czym pająki nie mogą się wspinać? Na szkle mogą, tak? Teoretycznie. Jak mam tą tubę, tutaj wiecie, w swoim świecie, to widziałem parę razy, jak one się tak wspinają. Orlander. No nie giną, zobaczcie.
Dobra, te zginą, bo źle je zaspawnowałem. O, Spider Jockey. Aaaa! Dobra, już wiem skąd się szkielety biorą. Już wszystko wiem. Kolejny, lol. Szkoda, że tak czasem naelektryzowane creepery się tak nie spawnują. Dobra. Coś by trzeba było tutaj pokombinować. Po czym się nie mogą spinać pająki? Po szkle mogą, byłem tego świadkiem. Prawda? Ale, żeby pewien tego nie jestem, więc póki co podmienimy. Tak więc zaraz zobaczymy, czy one mogą się spinać po cholernym szkle. Chociaż może nie. Dobra, i poczekajmy, aż tu się zespawnuje. Zatrzymam, żeby tutaj sobie spadł i zobaczę, czy on będzie mógł do mnie przyjść. A ja sobie włączę oczywiście zaraz Peaceful. Tylko sobie tutaj muszę cheaty włączyć. Dobra. Mam znowu Creative Save włączyłem. Dobra, nie będę czekał, aż się zespawnuje. Dawaj game od zero. Ej, nie mogą. Lol. Niezłe. Siema. Dobra. O, myślałem, że mnie zabije, jednak nie. Dobra, chyba to będzie klucz do tej zagadki. Trzeba wyłożyć to szkłem. Tak więc wracamy na nasz świat. Oczywiście jak się łaskawie wczyta. Jak zwykle, brak odpowiedzi. Po 10 minutach czekania i zapomnieniu nawet o tym, że nagrywam odcinek i ponownym łączeniu Minecrafta, wracamy na nasz świat. Na chwilę chociaż. Tak więc, okej, okay. Czyli kluczem do tego sukcesu tej farmy będzie wyłożenie to szkłem. W sumie logiczne, proste i skomplikowane. Okej, okay, dobra. Tak więc, no nie będę tutaj przedłużał, to byłoby na dziś na tyle. Jeszcze ostatni raz się przejdźmy nowym tunelem. A i tutaj dałem jeszcze pod szkłem takie pochodnie. Myślę, że fajnie to wygląda. W sumie. No nic, dobra. To byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia już w kolejnym, który powinien pojawić się w poniedziałek. Pamiętajcie, jest piąteczek. Jeżeli się cieszycie, dobijmy 200 łapek. Ja też się będę cieszył bardzo, bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Siemanko i cześć.